Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach święta Barbara poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne około roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza było największe. Nie znamy również miejsca, w którym święta żyła i oddała życie za Chrystusa. Późniejszy jej żywot jest utkany legendą. Według niej była piękną córką bogatego poganina Dioskuras Helipolis w Bitynii na terenie Azji Mniejszej. Ojciec wysłał ją na nauki do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pasterzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec, dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa wywołała w nim wielki gniew. Przez pewien czas Barbara była głodzona i straszona, żeby wyrzec się wiary. Kiedy to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził ją do sędziego i oskarżył. Sędzia rozkazał najpierw Barbarę ubiczować, jednak chłosta wydawała się jej jakby muskaniem pawim piórem. W nocy miał ją odwiedzić anioł, zaleczyć jej rany i udzielić komunii świętej. Potem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia zrozumiał, że torturami niczego nie osiągnie. Wydał więc wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał stać się ojciec Barbary, Dioskur. Barbara poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii lub Heliopolis około roku 305. Być może tak nietypowa śmierć, zadana ręką własnego ojca, rozsławiła cześć świętej Barbary na wschodzie i na zachodzie. Żywot jej ukazał się w języku greckim, syryjskim, koptyjskim, ormiańskim, chaldejskim, a w wiekach średnich we wszystkich językach europejskich. W wieku VI cesarz Justynian sprowadził relikwie świętej Barbary do Konstantynopola. Stąd zabrali je Wenecjanie w roku 1202 do swojego miasta, by przekazać je z kolei pobliskiemu Torcello, gdzie znajdują się w kościele świętego Jana Ewangelisty do dnia dzisiejszego. Również w Polsce kult świętej Barbary był zawsze bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II z XI wieku, wspomniana jest pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej czci wystawiono w 1262 roku w Bożygniewie koło Ośrody Śląskiej. Poza Polską święta Barbara jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryngii, południowym Tyrolu, a także w Zagłębiu Rury. W Nadrenii uważana jest za towarzyszkę świętego Mikołaja. Warto wiedzieć, że w wielu miejscach to właśnie ona obdarowuje dzieci prezentami. Jako patronkę dobrej śmierci czcili świętą Barbarę wszyscy ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni. Górnicy, hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą. W Polsce istniało nawet bractwo świętej Barbary, patronki dobrej śmierci. Należał do niego święty Stanisław Kostka. Nie zawiódł się. Kiedy znalazł się w śmiertelnej chorobie, na łożu boleści, a właściciel wynajmowanego przez Kostków domu nie chciał jako zaciekły luteran wpuścić kapłana z wiatykiem, wtedy to zjawiła mu się święta Barbara i przyniosła komunię świętą. Barbara jest ponadto patronką archidiecezji katowickiej. Architektów, cieśli, dzwonników, kowali, ludwisarzy, murarzy, szczotkarzy, tkaczy, wytwórców sztucznych ogni i żołnierzy. Jest jedną z 14 świętych wspomożycieli. W ikonografii święta Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i w płaszczu, z koroną na głowie, niekiedy w czepcu. W ręku trzyma kielich i hostię. Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona, oraz z mieczem, od którego zginęła. Jej atrybutami są anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp, gałązka palmowa, kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro oraz wieża. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci. Przez jej wstawiennictwo
broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem ciała i krwi Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yeah.